Hej, witam wszystkich z tej strony Razimi i zapraszam na piąty odcinek mojej serii Zagrajmy Star Wars Outlaws i od razu powiem, że to nie jest to, że ja nie zmieniam koszulki czy coś, tylko nagrywam ten odcinek od razu po tym wcześniejszym, po odcinku trzecim, w którym no już tak naprawdę naprawiliśmy swój statek, no i właśnie w dzisiejszym odcinku myślę, że będziemy już właśnie nim lecieć, że od tego sobie zaczniemy i mamy się udać do imperialnej bazy i wykraść z niego coś. Zobaczymy, jak ten lot będzie wyglądał, jestem bardzo ciekawy właśnie na czym to będzie polegać. Jeszcze tylko jedną rzecz szybko sprawdzę. Dobra, jest, mamy to, możemy lecieć. I jeszcze w międzyczasie poprzeglądałem sobie tutaj te nasze, że tak powiem, zdolności. Doszłam tutaj, zobaczcie, nowe postacie. Ten, co na odścigaczy, jakiś haker. Więc myślę, że to są to ciekawe rzeczy, które sobie na pewno następne zrobimy, żeby tych ekspertów odblokować. I właśnie, co ja tu jeszcze zrobiłem? Na wyposażeniu sobie zmieniłem wygląd blastera na bardziej taki właśnie biały, ten różowy może, znaczy nie to, że nie lubię różowego czy coś, tylko po prostu nie podoba mi się jego wygląd. A ten biały myślę, że jest dość fajny. Fajnym było jakbyśmy znaleźli złoty, bo złoty to jest jednak taki kolor, który na mnie działa w takich grach, troszkę jak sroka, można by powiedzieć. I tutaj już nic więcej nie mogę tak naprawdę zrobić, no może tutaj coś mogę ulepszyć, no raczej chyba nie. Także ruszamy dalej. No i wziąłem też jeszcze wygląd właśnie sprzętu, Nixowi założyłem takie coś. Nie wiem po co. No i tutaj już nic tak naprawdę nie zmieniałem, także to tyle. Jeszcze tutaj mamy oczywiście dziennik, no mamy bardzo dużo misji teraz. No jak to zwykle na początku gry bywa. Mamy też skarbiec, pajków, mamy dużo rzeczy. Mamy też reputację, no po ostatnim odcinku trochę syndykat pajków nas nie polubił, ale nie jest tak źle, nie jest tak źle naprawdę. Szkarłatny świt, raczej mamy dobrą z nimi relację, chociaż też jest kiepska. No i z hutami mamy bardzo dobrą relację, myślę, że będzie zaraz doskonała. Chyba, że coś się zepsuje w międzyczasie, także zobaczmy. Mamy też właśnie, o zobaczcie, mamy różne zwierzątka, które występują na tych planetach. O, to jest dość ciekawa rzecz, nie będę tego wszystkiego czytał, bo to by nam zajęło bardzo dużo czasu, ale myślę, że jest to dość ciekawe, że jest jakaś tutaj historia jako taka właśnie opowiedziana. Jeszcze tutaj tylko wezmę, żeby nam się nie świeciło na wykrzykniku, bo nie lubię, jak ktoś tak świeci. Dobra. Czekajcie, na kantonikę jeszcze w ogóle wrócimy. Mamy też działania. Okej, okay. Wszystko jest opisane, jak to działa. Więc jakby ktoś nigdy nie grał rzeczywiście w... Mamy te wszystkie gangi. Jakby ktoś nigdy nie interesował się Gwiezdnymi Wojnami, a chciałby właśnie pograć tą grę, a nie wie, nie znał tego, no to jest tutaj tak w miarę wytłumaczone pokrótce, co się dzieje. Są wszystkie frakcje nawet, jakie są w świecie mniej więcej. Mamy też postacie, które spotykamy, jakby ktoś się pogubił. No myślę, że spoko. Myślę, że bardzo fajnie. Także myślę, że możemy powoli zaczynać. Także lecimy do kokpitu. I tutaj sobie właśnie polecimy. No i na spacji startujemy. To zobaczmy. No i lecimy. Nie wiem, czy możemy coś sterować. Chyba nie, póki co. Okej. No zobaczcie, jesteśmy w kosmosie rzeczywiście. I możemy sterować. Nice. To lubię. Uwielbiam loty w kosmosie. Także... Okej, okay, tylko nie podoba mi się to, że na... Okej, rozumiem już. Zobaczcie, ile tu mamy rzeczy w ogóle. Tutaj mamy... Stację paliw. Chciałbym zobaczyć tylko, jak wygląda mapka w kosmosie. Tutaj jest to szara. I tutaj na razie nic więcej nie ma. Tu jest jeszcze ta fałszywa flaga. Ogólnie fajnie, tylko szkoda, że na A idę, są te uniki głupie. No ale dobra, niech będzie. Dobra, nie mogę tam lecieć, czyli mamy misję po prostu. No i tyle. Dobra, to lecimy w takim razie tam. To jeszcze jest jakiś znak zapytania, nieodkryta lokacja. Zobaczmy, co mamy na V-ce. Jakiś skan. Okej, okay, a na F? Na F pewnie jest naprawa statku, ale na razie mamy go... No nie potrzeba do naprawy, coś nam tutaj się wyświetliło. Okej, okay, to chyba tym skanem, ale to nieistotne. Nie no, powiem wam, że lata się bardzo przyjemnie. Możemy strzelać, nice. Co mam zrobić?
Mam go zastrzelić, tak? Nice. No i spoko, zbliżyliśmy się. A, tu jeszcze jakiś przeciwnik. Dobra, biegamy się z nim. A, powiem wam, że latanie jest bardzo przyjemne. No to to im wyszło akurat. O, jest ten taki celowniczek, to jest też w War Thunderze. A, okej. Powiem wam, że bardzo przyjemnie się lata, naprawdę. Jakby tak zrobiła też jazda na ścigaczu była zrobiona, to bym był bardzo zadowolony. Jeszcze żyjesz. Ale zaraz go zastrzeliby. A, mamy jeszcze zbliżenie, dobra. To teraz w ogóle padnie. A i tyle. Piękna sprawa. Okej, jeszcze latają. Ale namierzamy go. Chyba wystrzeliłem pocisk, ale nie wiem, czy to go trafiło w ogóle. Chyba nie. No, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Mogę coś pozyskać z niego. Dobra, gdzie jest ten drugi? Nie do końca rozumiem, jak te rakietki działają. Muszę namierzyć statek, no. Jest namierzony przeze mnie. A, chyba nie trafiłem. Dobra, whatever, tak go załatwimy. A, powiem wam, że akurat latać to ja bardzo w grach lubię. Akurat bardzo dużo grałem w War Thundera i też w Battlefroncie, jak były te w Battlefroncie 1 i 2, też dość dużo spędziłem czasu właśnie w lataniu statkami, więc raczej tutaj będzie co oglądać, można by powiedzieć. Raczej się głupio chyba nie rozbije, chociaż kto wie, nigdy nic nie wiadomo. Dobra, i co mam tu zrobić? Pozbądź się statku poszukiwanej. Aha, czy muszę to rozwalić, tak? Nie, muszę to pozyskać. Dobra, nieważne. To już pozyskane. Głupio jest, tylko to, tylko nie mogę się przyzwyczaić jeszcze, że na A i D robimy te uniki śmieszne. Okej, do Imperialnej Stacji Paliwowej musimy dostać. Jestem trochę nieprzyzwyczajony, że tylko myszką tutaj ruszamy, żeby kontrolować, ale jest to w sumie dość przyjemne, bo nawet jest duża kontrola. Okej, na shifcie mamy jeszcze jakieś przyspieszenie, spoko. Okej, czyli nie mogę nawet strzelić, dobra. I co, mam tędy wlecieć? Dobrze rozumiem, czy nie? Nie wiem, zobaczymy. Wydaje mi się, że tutaj wlatujemy. No, patrzcie, ale nie mogę zawrócić. Samo leci. O, teraz dopiero się... No, dobra, coś się zwaliło, ale no nieważne. Czyli tam nie miałem po prostu wlecieć, ewidentnie. Nie miałem. Dobra, to gdzie miałem lecieć w takim wypadku? Tam od góry jakoś? Chyba tak. Dobra, zobaczcie, lecimy za myśliwcami TIE. No spoko. Elira, what are we stealing anyway? Nothing. You're deleting debts. Every syndicate in Mirogana owes Governor Thordon money. The records are on that station. So I find the data vault, delete the Pike debts, and Thordon thinks they've messed with his records. Wipe the data. Frame the Pikes. Crimson Dawn comes out on top. Dobra, spoko, brzmi dość prosto, zobaczymy jak nam pójdzie. Why do I feel like Elira is using us? Because it's Crimson Dawn. She is. No dobra, zaczyna się robić ciekawie, wkraczamy do bazy Imperium, no czyli to, co każdy tak naprawdę najbardziej lubi.
No piękne są te hangary imperialne. No i są szturmowcy. No i dobra, jesteśmy. Znowu kontrolujemy naszą postać. Szczerze wolałem latać niż kontrolować postać, ale dobra. Musimy zajrzeć do Waki. Okay, boxes of Sansana. We've got boxes of Sansana on an imp space station. Great. Dobra, poczekajcie, zaraz do was wrócę. Za sekundę się widzimy z powrotem. Dobra, już jestem z powrotem, także lecimy dalej. Sorry, że tak przerwałem, ale no ważne, ważne rzeczy, że tak powiem. które musiałem szybko załatwić, a teraz możemy już porozmawiać z Waką, no i zobaczymy, jak nam pójdzie ten przekręt, żeby wdrobić Pajku. No, I need parts to fix my ship, and this is how I get them. We're doing this. We have to. So you want me to just what? Distract the imps while you find the data vault? Oh, great idea, Waka. I'll sneak out in the cargo elevator. All right. Dobra. Okej, okay, czyli musi... Czyli ciekawe, że oni nazywają imperialnych szturmowców impami. Ciekawe. Okej. Mówisz to za każdym razem, że następna robota będzie lepsza. Ej, zobaczcie, my musieliśmy się przedostać. Lepiej, żeby nas tu nie zauważyli, co? No, bo raczej będzie z nami... O kurczę, ty gdzieś idziesz? Dobra, to mamy. Raczej będzie z nami krucho, jeśli nas tu zauważą. Dobra, pięknie. Dobra, weźmy tą, szybko zatmy. A, pięknie, udało się. Nie zauważyli nas wcale. O kurczę, tam ktoś nas zauważył. No to chyba jesteśmy... No mamy problem duży, co? No, chyba nic z tego nie będzie to. No, wydaje mi się, że tu chyba zginiemy niestety. Dobra, to spotkamy się jeszcze raz zaraz w tym miejscu, w którym byliśmy. W takim wypadku. Nie będę wam pokazał tej całej drogi, tylko zaraz tam przejdę jeszcze raz. Dobra, spotykamy się jednak chwilę wcześniej, bo jak tutaj widzicie, znalazłem tutaj taką jeszcze skrzyneczkę, która jest do otwarcia, może z niej będzie coś ciekawego, więc stwierdziłem, że już tutaj się spotkamy chwilę wcześniej. Także spróbujemy ją otworzyć jeszcze raz. Nie, ten klawisz nacisnąłem. Dobra. Okej, okay, to trzeba szybko. Okej. Okay. Aj, za szybko, kurczę. Dobra. Dobra, jeszcze raz. Dobra, udało się. I coś mamy tutaj ogniwa jonowe. Spoko, może się przydać. Dlaczego nie? Oj, wywaliłem jakąś skrzynkę, ale na szczęście nie narobiło to w ogóle hałasu, co ciekawe. Zastanawiam się, czy tędy nie iść. Nie, no tu jest za dużo szturmowców, musimy iść tędy. O, zadmy tego. A bardziej Tom. Patrzcie, jaki tam oddział idzie. O kurcze. A spróbujmy się tutaj przedostać. Okej, okay, kurczę, zauważyli ciało. O dobra, może tędy przejdziemy. Mogę to aktywować i iść za tym. Brzmi to jak bardzo głupi pomysł, ale możemy spróbować. Dobra, ma to sens nawet. Patrzcie, w ogóle są pajkowie u nich na statku. Nie, no patrzcie, wyjdzie to.
Nic się nie zorientowali, że to samo leci? Dobra, nie wiem jak, ale udało się. Nice. Dawaj, teraz musimy chyba przejść otworem wentylacyjnym. Dokładnie, dobra, udało się, piękna sprawa. To idziemy tędy. We're in. Terminal will have a floor plan. Then we can find a data vault. Okej. Tu coś też jest. Sylwiańskie żelazo. To się może przydać zawsze, a na razie idziemy prosto. Chyba tutaj nie powinno nikogo być w tym miejscu, no ale lepiej się pilnować. Jest jeszcze jakiś datapad. Protokół przechowywania. Ktokolwiek umieścił transport Sansany w szybie wentylacyjnym powinien skontaktować się z ekipą serwisową. Gdyby ten ładunek pozostał bez nadzoru, mogłoby dojść do katastrofy albo czegoś gorszego. Okej. Okay. Znajdź terminal zawierający informacje na temat skarbca danych. Do końca wiem, co my tutaj możemy zrobić. A, tu jest windka. Dobra, nawet jej nie zauważyłem. Ale tak dziwnie wyglądało to pomieszczenie i właśnie tak myślałem, że może się to poruszy jednak. Okej, okay. Chyba tu jesteśmy chyba na razie w miarę bezpieczni. Ale to już będzie, zaczną się robić raczej schody. Okej, widzimy jacyś imperialni. Dobra, poczekajmy chwilę jeszcze. Możemy sabotować im alarm. Zróbmy to. A załatwmy go po cichu. Pięknie. Ała, że jej ręka nie zabolała, jak przez taki hełm musiała mocno walnąć. Ciekawa sprawa. Dobra, możemy to zrobić tak. I po cichutku ich załatwić. Pięknie, pięknie się udało. Super, dobrze jest, dobrze jest. Tu coś mamy, przeczytaj datapad. 40 zbiorników Bakty, jeden transport gazu i Tibana. Zredagowano Binok, coś tam, ogólnie jakieś tutaj zapasy, które przychodzą, no dobra. Dostęp do komputera, czyli będzie hakowanie. Tu jeszcze zobaczmy co jest. Poliwęglan, spoko. Tutaj nic nie mamy, tu jest oczywiście dowództwo. No w sensie połączenie się z dowództwem. Jakby były kłopoty, no i tu mamy dostęp do komputera. Okej, teraz możemy iść tędy. W ogóle powiem wam jedną ciekawostkę, w momencie... Zaraz wam powiem. Maybe instead of deleting their debts, you frame Crimson Dawn. Tell Gorak everything and get a big reward. Double cross Alira? Think about it. What's stopping her from cashing in on your death mark? Nie, myślę, że nie będziemy zdradzać. I never told you about my death mark. Word gets around, Kay. Oh wait, she's coming back. Myślę, że nie będziemy tutaj zdradzać tej naszej pracodawcy, bo to będzie źle o nas świadczyło, jak będziemy zdradzać pracodawców. Chciałem wam jeszcze właśnie taką ciekawostkę powiedzieć, że w międzyczasie jak właśnie gramy, to właśnie wyskoczyła mi przed chwilą informacja, że wyszła nowa aktualizacja do właśnie Star Wars Outlaws. Więc może być ciekawie. W sensie, no ciekawe jest to, że właśnie wyszła nowa aktualizacja, może coś tam jeszcze nam ulepszą. Rozproszmy tego gościa. Okej, zauważył mnie. A może nie mnie jednak, zauważył tego. Wybijmy go. Serio, nie daj się zabić. Dobra, daj się zabić. Dobra. Wyłącz zamek. Vex. Znaczy Vex, Nix. Dobra, zabijmy go. Pięknie się udało. No i dobra, teraz trzeba przejść przez kamerę. Dobra, tędy chyba powinniśmy przejść na spokojnie. Dobra, jest git. Jest dobrze na razie. Nawet nas jakoś to jako tako nawet nie zauważyli ci szturmowcy.
O, tu będzie jakaś skrzyneczka, chyba ciekawa dość. Tu jest też siwańskie żelazo. I tu będziemy musieli się włamać. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie zbyt skomplikowane. Dość proste na szczęście. Akcelerator promienia. A może się to czegoś nam przyda. A co to było? Nie mam pojęcia. Zabierajmy rzeczy, transprestal. No i mamy limit. Limit leczenia, spoko. Na razie się przeciskamy przez tą wentylację. Tam tu w dół zeskoczyć. No to wygląda. No i to w prawo chyba będzie przejście, prawda? Czy nie? Chyba tak. Dobra, ładnie. No, już coraz lepsza wprawa w tym otwieraniu tych zamków. Dobra, wchodzimy po drabinie. Szybciutko, szybciutko. No i jesteśmy. No i dobra. Na razie dość łatwo idzie, ale tak no... Nie za bardzo chyba w ogóle wiedzą o naszej obecności, więc jest dość prosto. A patrzcie. No kurczę, trzech szturmowców. Nie wyglądamy, jakby się mieli poruszyć, ale to jest w miarę dym, więc może jakoś tak przejdziemy. Ten nas troszeczkę może zauważył, ale chyba nieźle. Zobaczcie w ogóle, jakie ma działo. Rozproszmy go. Dobra, i pięknie. Fajnie by było jeszcze, jakby się dało te ciała przesuwać. Że na przykład możemy je przesunąć trochę w bok, żeby nas tamci nie zauważyli na pewno. Patrzcie, możemy spowodować wybuch. Dobra, szybko, szybko, szybko. No chyba się nie udało tak dobrze. Ale w miarę po cichu poszło. Kurczę, troszkę za późno niestety chyba użyłem tych... Do tego, żeby po prostu, wiecie... Włączyć zasilanie mogę? Okej. Okay. Wyłączmy zasilanie, czy coś się stanie. Za późno chyba użyłem po prostu, no, tego wybuchu niestety. Czy ty to jakoś nam przyniesiesz? Albo wyłączy zasilanie stamtąd? Jak on tam wejdzie niby? A tutaj było po boku, dobra. To wyłącz to. Zabierzmy to wszystko. Otwarcie zaworu. Chociaż obsługa techniczna wie o zagrożeniach zespół sekcji L04 twierdzi, że przewody paliwa są poprawnie ustawione. Nadmierne poziomy sprężonej pary sprawiają, że szturmowcom zaparowują soczewki. Moi żołnierze nie mogą pracować w takich fatalnych warunkach. Jeśli problem zostanie rozwiązany, zgłoszę to szefowej sekcji. Okej, to dość ciekawa informacja. To się może przydać. Żeby im soczewki zaparowały, żeby nas nie widzieli. Spoko. I co, musimy tędy iść. Tutaj, kurczę, zobaczcie, że... Raczej nas zauważą. A spróbujmy przejść bokiem. Tam jeszcze były jedne drzwi do otworzenia, więc zobaczmy tam. Oj, jeszcze raz. Dobra. Aj. Jeszcze raz. Dobra, one more time. Dobra, pięknie. A, tu mamy kolejnego szturmowca. Ale jeszcze nie strzelam to. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tych szturmowców tak bić tymi pierściami. Nie wiem, co ona ta zrobiła. Jednak bicie też... No, ja współczuję jej ręką, ale skoro jej to nie przeszkadza, to niech sobie robi, co chce w końcu. Kto mnie zauważył? Dobra, pięknie. Wtedy jej nie zauważyłem tak szczerze, ale udało się pokonać... Tym blasterem. Wyłączmy ten alarm.
Ała, szybciutko. Dobra, pięknie. No i tu możemy sabotować. Dobra, jeszcze raz, muszę zobaczyć, jak to działa. Tak powoli bardzo. Dobra, ładnie. Procesor heurystyczny, spoko. Dobra, to nawet ta gadka się czasem przydaje. A, tylko teraz jak tutaj. Dobra, wyłącz zasilanie. Spróbujemy tego szybko załatwić. W razie czego. A, nie mamy teraz. Dobra, nie skaptał się nawet. Zbyt zajęty pracą, chłop. To się chwali, ale no niestety musimy cię ogłuszyć w tym momencie. Możemy podnieść jakieś rzeczy. No i uzyskać dostęp do komputera. Właśnie dawno nie było tego hakowania. Ciekawe, czy teraz to będziemy musieli zrobić. Kamery monitoringu i bariera energetyczna. Dobra, no to spróbujmy wkrótce kamery. A, muszę wcisnąć te, tak? Żeby hakować. Dobrze, to hakujemy to. Nie wiem, jak będzie to. Będzie to. To i to. Coś będzie z tego? Jeden kod jest, no i super. Dodajmy to. Nie, poczekajcie, to bez sensu. A, już nie mogę tego odrzucić. No, trudno się mówi. To. No i zobaczcie, już dwa nam pasują. Czyli to możemy dać tu na przykład. To możemy dać tu. Możemy dać tu. I to tu. Dobra, no to już mamy w dobrym miejscu. Dajmy kwadrat. Dajmy to. I na końcu dajmy... Co tam miałem dać? To. Dobra. A jeszcze źle. Dobra, no to zostało nam tylko to. Dajmy to. I to? Nie. Dobra. Zobaczcie, w którym miejscu tego jeszcze nie dałem. Nie dałem tego jeszcze w tym miejscu drugim. Dajmy tak. Dajmy teraz tak. I ostatnie dajmy tak. Jeszcze tego nie przegrałem. Ciekawe to jest. Dobra, no to nie wiem. Powiedzmy to. Nie. To się mogę zawsze grać? Chyba nie. No głupia ta gra strasznie. Nie da się tego kompletnie przegrać. Dobra, ale kamery monitoringu wyłączyliśmy w tym momencie. I bariera energetyczna wyłączono. Spoko. Bo wyłączaliśmy chyba wszystko, co się dało. Czyli możemy iść teraz tędy. Myślałem, że będziemy mogli przez te kamery tak szczerze patrzeć na przykład i zobaczyć, co tam się dzieje. Ale jak widać, nie? A, tu włączyliśmy kamery, tu też możemy coś zrobić, tak? O nieustraszonym, jak zapewne wszyscy wiecie, wkrótce zadokuje nieustraszony admirał Vanner, zaszczyci nas swoją obecnością. Wasze zadanie to jak najszybszy przegląd i uzupełnienie paliwa na nieustraszonym, a jednocześnie macie nie przyciągać uwagi na nasze inne działania. Okej. Okay. To sobie tu zeskoczymy. Tu byli ci szturmowcy i teraz możemy tu przejść, bo wyłączyliśmy kamery. Spoko. Podejrzanie długi korytarz, co? Ale no na razie nic na nim nie ma złego. Ej, też dość czysto. The floor plan said the data vault's here somewhere. Probably there? Dobra, tam się musimy dostać, tak daleko. Dobra, tu raczej nie przeskoczymy, to musimy iść tędy. Windą. No, ta winda prowadzi nas w dół, tak? Wolałbym, żeby pojechała do góry, ale niech będzie. Dobra. Ten zdjęty. Teraz pytanie, czy ja tu chcę wyjść? No, bym wolał chyba iść tamtędy. To tutaj nie otwieram tych drzwi, póki co. Wydaje mi się, że to będzie bez sensu, żeby tu iść. Chociaż kurczę, mogę tylko na chwilkę otworzyć, zobaczyć, co tam jest. Mnóstwo szturmowców. Zamknijmy to jednak, chodzimy z drugiej strony może. To wcale nie lepiej, ale możemy przejść wentylacją i tak też zrobimy. Chyba to będzie lepszy pomysł. Dobra, to let's go. Ześlignijmy się, pięknie. I tędy też przejdziemy. Dobra, super. Na razie idzie bardzo dobrze na tym promie imperialnym, znaczy na promie, na tej stacji imperialnej. Dobra, teraz tak, musimy iść ten... Patrzcie, on się kurczę obrócił w naszą stronę.
Niech on go rozproszy. Dobra, załatwmy tego. Nie wiem dlaczego od razu go nie ogłuszyła, ale niech będzie, pięknie poszło. I tak. A, to jest pytanie, jak my tu przejdziemy? Może tak? Dobra, ładnie. Oj, nie chciałem zrobić przewrotu oczywiście. Jakby tam wejdziemy na wyżej, co? Dobra, jest wentylacja, idziemy do klatki, szybko. Może tu nam coś się uda tą klateczką wymyślić. Bo jest ona dość długa. Tam widziałem, kurczę, że była niby drabina, ale no nie dało się jej opuścić. Może tu nas coś zaprowadzi lepiej. Patrzcie, jak tam idzie. Musielibyśmy wejść po tych schodach do góry. Weź go zaatakuj, Nix. Dobra, nie. Jednak nie, uciekamy. Dobra, ten idzie z tej strony. Niestety. No, musimy przejść tak. A szybko, 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 żeby nas nie zauważył. O kurczę, no to przypał. Dobra, chyba nam się nie uda, co? No, pośpieszyłem się troszeczkę. A to chyba powinniśmy od tego samego momentu mniej więcej zacząć. Okej, od tego momentu zaczynamy. Dobra, to wiecie co? Nie, no dobra, zróbmy to razem, bo może to zrobię coś inaczej teraz. Przejdę. Więc zrobimy to jeszcze raz razem. Tutaj tego zabijemy. Szybka sprawa. Patrzcie, w sumie fajnie by było tą prawą stroną przejść. Bo... byśmy nie musieli w ogóle schodzić w dół, nie? Wywołajmy wybuch tego. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Może zginą tamci szturmowcy. Dobra, chwila prawdy. Spoko, i tego też zadmy teraz. Okej, musimy chwilę przeczekać, bo teraz nas będą szukać. Ale generalnie chyba poszło okej. No zobaczcie, wybuch poszedł. Tamci szturmowcy zginęli. No dobra, musimy chwilę poczekać chyba. No czemu oni chcą aktywować alarm? Przecież mnie nie zauważyli w ogóle. Dobra, to chyba nie pykło. No to chyba jednak nie tędy przejdziemy, wiecie? Dobra, wiecie co, nie będę wam zajmował w takim razie czasu. Dojdę tam z powrotem do tego miejsca, gdzie byliśmy i tam później coś wymyślimy. I ja wymyślę, jak tutaj to przejść, także zaraz się widzimy z powrotem. Dobra, witam się z wami z powrotem. Myślę, że tutaj znalazłem fajną drogę do przejścia.
Tak, zaraz już wam pokażę, o co mi chodzi. Tutaj mamy takie coś, co możemy przejść. Tylko to jeszcze byśmy rozproszyli uwagę tych. Tak, żeby nas nie widzieli. Coś w tym stylu. Dobra, udało się. Ja się teraz nim zajmę, a my sobie pójdziemy stąd. Piękna sprawa. I patrzcie, tutaj mamy fajne przejście. I tutaj sobie przejdziemy dalej. No, nie w tą stronę. Dawaj, dawaj. Kaj. Tutaj też jest jakaś w ogóle skrzyneczka. Sobie otwórzmy. Transparestal. No spoko, może się przydać. Weźmy też drabinkę i tutaj schodzimy. I zobaczcie, tutaj możemy po cichutku sobie przejść. I tutaj widzę, że coś jest. Jakieś zasilanie. O dobra, to niech to wyłączy. Ale musimy się pozbyć tego szturmowca. Tylko zobaczcie, że tam też idą kolejni szturmowcy. No dobra. Pozbądźmy się na pewno tego, bo on nam będzie przeszkadzał. Szczególnie, że on chodzi. Dobra, mamy go. No i teraz ta kamera nam też bardzo tutaj utrudnia życie. Chociaż patrzcie, teraz mamy szansę. Możemy też sabotować im alarm. Został tylko jeden. No i zobaczcie, mamy to, udało się, przeszliśmy. Dobra, weźmy szybko szpilkę danych, żeby nas nikt na pewno nie zauważył. Dobra, udało się, super. Wchodzimy do środka, zamknij te drzwi. Udało się, super, super sprawa w takim wypadku. No i dobra. No i musimy coś znaleźć. Tutaj jest ten komputer chyba, który jest nam potrzebny. Dostęp do komputera. No i zobaczmy, czy nam się uda pobrać dane. Yes? No, you are an intruder. And if you don't want me to sound the alarm, you'll get me out of here. Cóż to jest? I'm sorry, you are? Boss Knock. I am Durden's bookkeeper. A fancy name for a prisoner. I thought prisoners were usually in, you know, cells. They call it creative punishment. It's what I get for being so smart. All the governor's bribes, kickbacks, shady deals, they all go through me. Kate, we gotta hurry this up. Just pick who you want to pin this on. Let's help each other then. Scrub some records for me and I'll get you out of here. Deleting data? Easy. And what in it? Nie no, wrabiamy pajków, tak jak było powiedziane. Z prostego powodu, no bo chcemy sobie podnieść reputację ze Szkarłatym Świtem, zresztą oni nam zlecili tę misję, więc tak też zróbmy. Żeby wszystko było dobrze. Wipe all the peg debts you have on record. Someone wants to get Gorok in trouble, huh? Brave, sure. Stupid. Maybe. I'll wipe them. And meet you in my extraction cruiser. Extraction cruiser? I've had a long time to plan this, intruder. Get it moving from that terminal behind you. No dobra. Okay, boss knock. What do I do? Zbij windę towarową. Tak też robimy. Great. And my name is Kay. Yeah, whatever. Dobra, co teraz? Aktywuj sanie Bosnaka. Jak ja mam je aktywować, jakieś jego sanki? Dobra, załatwmy tego. Ustawmy tutaj drabinkę. Żeby w ogóle tam się jeszcze przedostać. Nie wiem po co, ale możemy spróbować. A zobaczcie, tu sobie mogliśmy wskoczyć po tych rzeczach. No to byłby nawet nie najgłupszy pomysł, myślę. Dobra, na razie się dostaniemy po tej drabince, myślę, tam w dół. Ten jak się w ogóle rozłożył.
Ten jak się pięknie rozłożył chłop, no. Jak nas znaleźli? A, tu była kamera. Nie, kompletnie nie zauważyłem tej kamery, tak szczerze. Nawet jakby nie to, to pewnie bym się prześlizgnął, ale mówię, nie no, spokój jest, a tam była kamera, ajajaj. Dobra, jeszcze raz, no to powinno być już łatwo i przyjemnie. O, ale skrzynkę jeszcze znalazłem, co wcześniej pominąłem pewnie. I zobacz, nowy materiał blastera znalazłem dzięki temu. Dobra, wchodzimy. My powinniśmy mieć już spokój, żeby się tu dostać. Dobra. Aktywujemy. No i ruszamy z nim. A nie wiem, którą stroną. Mam nadzieję, że tu nikt nie wyjdzie teraz. No chyba tędy pójdziemy, będzie ok. Dobra, już. Aha, czy muszę wejść tam? Dobra, mam nadzieję, że tu nikogo nie będzie. No, na szczęście czysto. Dobra. Hakujmy w takim wypadku. Get back here. The imp's not buying it. What? I've locked the trailblazer down, but they're trying to pry her doors open. Hurry up. I'm coming. Okej, chyba się robi gorąco. Nie wiem dlaczego oni szturmowcy nazywają impami. Nie za bardzo tego to rozumiem, ale okej. Yeah, let's go. Dobra, lecimy. Dobra, rozwaliliśmy im przy okazji alarm. W razie czego? Też powinniśmy chyba być bezpieczni. Ja zaraz się okaże, co będzie za tymi drzwiami też. Dobra, jak je mam otworzyć? Nigdy łatwo, co? Tędy pewnie trzeba będzie przejść. Zamknijmy na wszelki wypadek. A tu jest tylko jeden chłop. To będzie proste w takim wypadku. Piękna sprawa. Dobra, ładnie poszło. I co, teraz ten sobie tu przejedzie? Okay, here we go. Okay. Whoa! Hey! What'd you do? I'm falling. I don't know what happened. I pushed a button. Find me. Oh, jajko. You have to get down here. No dobra, to idziemy go szukać. Hey, so how'd you end up here? An imp with no sense of humor caught me down in the back gods. Hey, intruder, someone's coming. Dobra, idziemy tędy. Okej, no to mamy problem. A, jakieś pomysły, co my tu możemy zrobić? Nie wiem, czy ja muszę ich zabić. A, chyba musiałem ich tutaj dostrzelić. Dobra, udało się jakoś. No, chyba tak trzeba było się z nimi trochę postrzelać. Żyją jeszcze? A, jeden przeżył. A, wszyscy nawet żyją. O, ładnie wybuchło.
O, a trzeba by było rozwalić ten alarm, ale chyba się go nie rozwali w taki sposób. A trzeba się wyleczyć. Dobra, udało się. Załatwieni. Dobra, łatwo poszło. Dobra, lecimy dalej. Może się uda uciec. Jest szansa. Nieduża, nieduża, ale może. Chociaż znając pewnie tą grę, no to bez problemu uciekniemy, ale no jest... dziwnie spokojnie. Dobra. Kolejne sylwiańskie żelazo. Czy jeszcze jakieś części? Nie mamy kolejny komputer, także używamy go, żeby przeszła ta głowa. Ten bosnok cały. Dobra, jest w końcu. Oczywiście. I heard. Where's the hangar control bay? Oczywiście, że my musimy to zrobić. No nie zły ma plan. Nic sobie nie zaplanował w sumie gościu, ale dobry plan. Okej, okay, tędy nie przejdziemy. To tylko to jest droga. No, oczywiście są szturmowcy. O, i to ile ich? Mam nadzieję, że nas nie zauważą. Dobra, ale fart. Tego załatwimy po cichu. O. Dziwię się, że on te naprawdę ręce nie bolą po tym, jak ona ich bije rękami wszystkich. Hold on. Go put on a show next. Wait. Dobra, tego się udało załatwić. Dobra, tego też załatwimy. Pięknie. Udało się po cichutku. A, tu mamy jeszcze jakiegoś datpada. O korupcji. Chorąże, dziękuję za raport dotyczący przejawów korupcji na stacji paliowej Wisawi. Zapoznałem się z dowodami. Zgadzam się, że fatalnie to wygląda. Poprosiłem kapitana Wolo, aby pana zastąpił. To możliwe panu starannictwo przed moją komisją w Miroganie. I osobiste złożenie zeznań. Czeka pana świetlna przyszłość. Gubernator Torden. Okej. Okay. Jeszcze kredyty tutaj były. Ten został do załatwienia tylko. Aj, spoko. Także... dostęp do komputera uzyskany. A w jaki sposób? Znowu to, układanka. A, to dość prosta, widzę, bo mało tych symboli. Okej. Okay. A, czyli po prostu w innej kolejności. No to, dziękuję. Bardzo trudne zagadki. Aktywy protokołu zatwierdzić dostawę ładunku. Okej. Okay. One. Oh, biological sample to be shipped. That should work. I to też włączmy, dlaczego by nie? Oh. The stormtroopers are clearing out down there. This is our chance, Nix. Let's get back to the ship. Okej, okay, to wracamy. Do którędy? Tędy? Chyba tędy. Co, drabiną w dół? Jak rozumiem. You okay, Nix? We'll be fine, buddy. No, na razie rzeczywiście ciekawa ta misja, ale raczej już się powoli chyba kończymy, się stąd wydostaniemy zaraz. A, tu mamy drzwi do otwarcia. Dobra, spoko, udało się. Stop her! Hi there. O tak, przecież wszyscy nie uciekli. Kogoś musieli zostawić. Waka, drop the cargo ramp. Let us in. Just open the ramp. O, mamy jakąś broń. Dobra, wybuchło. Biegnijmy szybko. Ah!
Dobra. You wanna live through this, you'll get that thing open. It's not my fault. I told you she wasn't ready. Just figure it out. No, otworzy nam tą bramę w końcu. There's a lot of troopers out here. I get it. Just don't let them hurt the trailblazer. Dobra, nie wiem co ja tu mogę zrobić więcej. Jest ich tu bardzo dużo. Może granat? Dobra, spróbujmy to. Dobra, głupio to użyłem. Ajajaj, ja mogłem to lepiej użyć, co? Ale zapomniałem w ogóle, że to mamy, tak szczerze. Dobra, zrzućmy granat. Dobra, jak ja tam wejdę, co? Plan jest jeden, rzucamy granat po prostu. Dobra, teraz szybko, biegnij. Dobra, spadamy. Dobra, udało się, mamy to. Ale to jest, jeszcze się trzeba będzie dostać z hangaru, to też nie powinno być łatwe. Dobra, może się uda. Tak, skoczyłeś się stąd wlecieć. A na shifcie aktywujemy dopalacz. We can make it. We're out. We're good. Not yet, we aren't. Ties are still on us. Tak, gdzie mamy uciekać? We need to get away from this station. Fly back through the debris field. Ties hate it in there. Tak, gdzie mamy jechać? Tamtędy. We're taking fire. Dobra. Może rzeczywiście tutaj zgubimy. Alright, you see that Imperial comms relay? We get over there, we wipe its data, the imps forget all about us. Right, okay. Guess I'll need to take out these ties first. Dobra, załatwmy te myśliwce. Dobra, nie będzie tak wcale łatwo. Tak, myśliwce tutaj są dość szybkie. Jeszcze oberwaliśmy. No patrzcie jak nas tutaj strzelają. A dostał. Dobra, jeden padł. Jeszcze drugi. Dobra. Dobra, mamy go. Pięknie. O, kolejne dwa. Dobra. Patrz jak one szybko latają, skubane, no. Dobra, mamy... A, nie mamy go. Dobra, jeden padł i ostatni dostał. Ładnie, ładnie dostaje seryjkę. Pięknie. That's it. We've lost them. O, dobra, udało się. We did it. Who's this guy in the jar? Bosnok. Bosnok. No i fajnie. Bosnok. Good. Yeah. Great. Get close to the relay and I can wipe the system. Just need a few seconds. Uninterrupted. Dobra, to pozbędziemy się statku poszukiwanej. Ze statusu poszukiwanej oczywiście. Okay. Are we good? We're all clear. Let's get back to Mirgana. Quick. Dobra, czyli wracamy na planetę. Hang on tight. I tutaj będę mógł się pozbywać statusu poszukiwanej, jak jeśli zadrżemy później z Imperium. Dobrze wiedzieć. Ja powiem wam, że latanie akurat jest dość przyjemne. Ej, dobra, i zaraz będziemy na miejscu. Tak naprawdę.
Oh yeah, been a while since I felt a rush like that. You guys do this a lot? No, dość często, powiem ci, Bosnok, szczególnie ostatnio. So, is this guy joining our crew, or... We're not a crew, and no, he is not. Właśnie, X, żeby zacząć lądowanie. No to wylądujmy. W takim wypadku. No i wracamy. Nasza pierwsza powietrzna misja, pierwsze starcie z Imperium. Myślę, że zakończone dość dobrze. Ładnie poszło. Aczkolwiek bym nawet powiedział, że za łatwo, ale umówmy się, że tutaj jednak troszeczkę... Jednak jest to gra, więc troszeczkę nam to uprościli, ale ładnie poszło, więc jest super. Takie niedomówienia lekkie, ale tak to udało się. Znaczy wątpię, że jakbyśmy zniszczyli jeden przekaźnik, to by nagle przy całym Imperium przestało nas szukać, szczególnie, że wyłamaliśmy się do ich bazy, ale co tam. Najważniejsze, że się udało. All good now. Oh, all right. Lyra better be impressed. No, zobaczcie, to jest w ogóle nasz ścigacz też. I'm sure they'll let you play Sabacc. However it is, you do that. I'll be back soon. Don't trash the place, Bosnok. Okej. Dobra, i myślę, że w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek. No, wylecieliśmy w kosmos, pogadaliśmy paru szturmowców, jak oni tutują impów. Strasznie mi nie podoba się ta nazwa, dlaczego oni tak na nich mówią, ale szturmowcy załatwieni. Wykradliśmy dane, pomogliśmy Skarłatnemu Świtowi, więc będziemy mieli jakieś u nich benefity. No i to myślę, że to będzie tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo za uwagę, zapraszam na inne serie oraz na inne... na inne serie generalnie na moim kanale. No i co? Zostawcie lajka oraz suba, jeśli odcinek wam się podobał. To tyle ode mnie. Trzymajcie się, do następnego. Hej!